It starts with an itch and a tingle. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie w tle są efekty specjalne jadącego pociągu. Ostatnio w ogóle właśnie jechałem, jedziemy autem, nie? Troszkę grubsza ekipa była, w ogóle było nieźle. Jedziemy i w pewnym momencie kina zaczyna marudzić, że musimy do łazienki. Se myślę, kurde, fajnie, można by było moment temu stanąć, mijaliśmy stację benzynową, ale nie, musimy jechać teraz. Dobra, okej, okay. Zatrzymujemy się w szczerym polu, wysiadamy, nie? Kina pędzi przed siebie, za nią moteczka podskakuje. Jak nie widzieliście, jak moteczka chodzi, to trzeba zobaczyć, bo to po prostu jest nie do opisania. Absurd zostaje w samochodzie, na co, kurde, ludzie, jest gorąco, jest makabrycznie gorąco, wypuśćcie psa z auta, bo się ugotuje. Tak patrzą nam, ale psy to tylko w radiowozie. I poleciał dalej. Co myślę, no kurde, zarąbia się, nie? Po chwili, widzu, chodź tu. Nie wiem, ja się trochę cykam, no ale dobra, idę, nie? Tędy. Przełażę przez krzaczory, patrzę, a tam, kurde, Barsz Sosnowskiego, nie? Ale bo normalnie rosną takie habazie na ziemi, to jest coś innego, nie wiem, czy to jest rodzin trzostków, czy koprów, czegoś takiego, nie wiem, coś podobnego normalnie rośnie. Z tym, że Barsz Sosnowskiego jest większy, troszkę większy. Ten był znacznie większy, to było gdzieś tak jak pół drzewa, nie wiem, ten rdzeń, to coś, co niby ma być pniem, było grubości praktycznie mojego torsu, to było drzewo, nie? I tak... ja się do tego nie zbliżam, nie chcę być poparzony. Oj, tam poparzony, właśnie poparzony. Dajcie ognia, nie? Dziewczyny, podpalamy to. Pobiegły benzyna, zapałki. No właśnie, to był mój sen. A co wam się śniło? Przed chwilą na pasach za mną, może jeszcze widać, taka pani z zielonym parasolem. Wygląda jak osoba, która chce się czegoś zapytać o drogę, czy coś podchodzi do mnie. Patrzy mi w oczy i rozpoznany przeze mnie tajniak ląduje na bruku. Nie odgadaj, tak... Okej... czego tajniakiem jestem? Przepraszam, Illuminati czy coś w tym stylu? W ogóle chciałbym z takim przekonaniem i z takim spokojem ducha mówić publicznie bzdury na ulicy,